Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz on mu odparł: „Napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: „Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie, jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Wielki Post jest duchowym zmaganiem. Kiedy decydujemy się pójść za Jezusem na pustynię, aby zbliżyć się do Boga, musimy mieć świadomość, że demon nie odpuści i przyjdzie nas ćwiczyć. Tak, ćwiczyć. Kuszenie jest duchowym wzmaganiem się, walką, która, gdy się ją zwycięży, przynosi wzmocnienie. Nasz przeciwnik wcale nie jest silniejszy od nas. Popatrzmy na Jezusa i Jego zmaganie się z demonem. Jezus na tej potyczce wychodzi wzmocniony, ponieważ pokonuje przeciwnika. Biorąc przykład z Jezusa, stawiajmy czoło naszym demonom, słabości, grzechowi, nałogom. Jeśli będziemy walczyć tak jak Jezus, odniesiemy zwycięstwo, stając się lepszymi, bardziej dojrzałymi ludźmi. Jezus dał nam przykład, jak mamy zwyciężyć diabła. On posługuje się wyłącznie Słowem Bożym. Zauważmy, że wszystkie ciosy wymierzone w kusiciela to cytaty biblijne. Jeśli chcesz odnieść zwycięstwo w duchowej walce ze swoimi słabościami i pokusami, czytaj Pismo Święte, karm się Słowem Bożym każdego dnia. Ucz się żyć tym Słowem na co dzień, a kiedy przystąpi do ciebie kusiciel, uderzaj w niego z całą mocą Bożego Słowa. Pamiętaj jednak, że dobra i skuteczna broń, jeśli jest nieumiejętnie wykorzystywana, może stać się przyczyną naszej porażki. Wymierzając przeciwko kusicielowi dział Słowa Bożego, pamiętaj, że skuteczność tego pocisku zależy także od twojej wiary. Wiara to świadomość zagrożenia i właściwe wycelowanie w przeciwnika. Wiara to skuteczne posługiwanie się Pismem Świętym. Diabeł też zna Biblię, ale nie pokłada w Słowie Bożym ufności. Wie, że jest prawdziwe, ale nie buduje w oparciu o nie swojego życia. Zupełnie inaczej postępuje Jezus. A my? Czy ufamy Bożym obietnicom zapisanym w Piśmie Świętym? Czy wierzymy Słowu Bożemu? Czy mocno przy nim trwamy?